Panie i panowie, ladies and gentlemen, madame, monsieur, mesdames et messieurs. Zapraszam do środka. Tu. Do menażerii. Dumni panowie i radosne damy. Mówią starzy ludzie, że po dziennym trucie każdy powinien spocząć już. Tobie, mój staruszku, dobrze będzie w łóżku, idź więc te stare kości złóż. Natomiast za młody nie chcę tej wygody, u mnie się w nocy żyje, hej. Z miłą mi dziewczyną szybko chwilę płyną, a przy kufeleczku mówię jej: jeszcze po kropelce, dość mam rubli w kamizelce. Pijmy co się zmieści, choćby po 30, na bok smutki i boleści. O Zuzanno, jak życie słodko płynie nam. O Zuzanno, to raj, to urok sam. Gdzie się tak ładnie nauczyłeś śpiewać? Może zacznę od mojego domu rodzinnego, gdzie pięknie śpiewała moja mama. Później szkoła podstawowa, średnia i studia, gdzie na szczęście spotkałem bardzo uzdolnionych, muzykalnych ludzi. No i na koniec piękna, długoletnia współpraca z grupą Rafała Kmity, z którą tworzyłem i tworzę profesjonalne musicale. Duży, nie za mały, średni człowiek, średni cały, średnia płaca, średnie plany, średnio zdolny, średnio cwany, średnia pamięć, średnie zdrowie, średnim wieku, średni człowiek, ani z prawa, ani z lewa, ani z góry, ani z dołu, żadnej nie wystaje strony, idealnie uśredniony. Tak to średnio żyje sobie człowiek średni, średni człowiek. Tak to średnio żyje sobie człowiek średni, średni człowiek. Tak to średnio żyje sobie człowiek średni, średni człowiek. Tak to średnio żyje sobie człowiek średni, średni człowiek. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchajcie więc państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jak ich tysiące, wokół preria i skały naprzeciw. Jak gdzie indziej świeciło tam słońce, barani starcy rodziły się dzieci. I tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańca na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Pojechałem do Poznania, tam jest taki klub Obora. Niestety ktoś to tak nazwał. Naprzeciwko, po drugiej stronie, miało miejsce wesele w takim małym pubie o godzinie 23.15. Wytacza się z tego wesela para. Słuchajcie, on na twarzy, rozbicie wewnętrzne, brak kontaktu z otoczeniem, jego partnerka Krysia, bardotki w oczach, wełna na głowie. Spotyka ich, jak się okazało, sąsiad i mówi: Krzysiu, co się stało? A ty mówi: co się stało? Byliśmy na weselu, nie? My dwa razy pobili. Krychę trzy razy zgwałcili. Jeszcze jutro poprawimy. A ten sąsiad, chyba nie idziecie, ale Krycha idzie, ja się waham. Stoi laska niebieska, słuchajcie. Britney Spears, Pamela Anderson, trochę Katrin Deneuve, no w moim typie. Sorry, że jesteś brunetką. No i słuchajcie, i ona do mnie, poważnie do mnie, że... Ha. No to ja... No ha. Zrobił mi ten krok, tak 5 metrów między nami, a ona... Stop. I pokazuje mi. Bardzo ładna była. Wyjąłem swój
kapitał Marksa. Ale tam za suwaczkiem parę jagieły, tam seteczki leżą, no to pokazuję jej. A ona... No to ona... No... No to ja, no dobra. Ona... Wow, a ja... Bogumił, na litość nieboską, no czego ty ode mnie chcesz? No czego ty ode mnie chcesz, Boże? Boże, jeżeli chcesz, żebym ja... Ja dla pani bardzo urosnę, ja dla pani szybko dojrzeję, ja nie jeden uczynię postęp, na wyrzeczeń gotowym jest wiele. Ja wzbogacę umysł dla pani, choćbym myśli przy tym połamał. Ja dla pani bój stoczę z wadami, zwalczę w sobie najmniejszy bałał. Ja poetą dla pani zostanę, by urodę twą rymem utrwalać, ale mogę być także chamem. Gdybyś chama akurat chciała. No nic, proszę państwa, bo trzeba tak naprawdę wiedzieć, co, gdzie i kiedy się mówi. Masz opinię wyjątkowego konferencjera, showmana. Jak byś to zdefiniował? Dobry fluid, charyzma, doświadczenie i umiejętność sytuacyjnej improwizacji. Proszę bardzo, kto jest po znaku barana? Ręka do góry. O, blondyna. Chyba z tobą pójdę na wesele. Słuchaj, kochanie, rok szczególny. Mnóstwo kontaktów. Śmiało zamawiaj kolejkę w przychodni W. Krycha. Jej projekt. Proszę bardzo, byk. Jest pan? Taki uśmiechnięty. Nie odkrywaj się. Zanim rozwiążesz krzyżówkę w pracy, rozwiąż ją w domu. Panna! No jest. Wiedziałem, że ma pani jakiś znak zodiaku. Nie licz na swój urok i wdzięk osobisty. Idź do łaźni. No i proszę państwa, ryby! Są ryby, trochę nieoskrobane. Mają rok zmian. Mogą to być zmiany drobne, jak nowa proteza czy peruka, ale ofiaruje on wiele, łącznie z przejściem na rentę bądź emeryturę. Przecież jeśli chodzi, kurczę, o nasz program, reperkusje retorycznych retrogradacji adaptatywnych, tworzących truizmy kurtuazyjne oparte wręcz o amfiladyczny charakter, empirycznie pojmowanych eufemii pirokrytycznych są kurwa nijakie! Jesteś nazywany Frankiem Sinatrą polskiego stand-upu. Z pasją uprawiam konwencję One Man Show. Nie każdy to potrafi i nie każdy to robi. Tyś 3 miesiące przed godziną zero podążasz ze swą wybranką na pierwsze zakupy dla Malika. Ty i on. Dwuosobowy oddział. Do robienia błyskawicznego debetu na każdy poziomie. A sam ten człowiek! Płacz! Wózek! Pieluchy! No ma! Kontenery zabawy! No tu są kompleks smoczków i butele, kochania, ale dzięki. No są! Kubraczek w komplecie z seledynową czapeczką z daszkiem i seledynowymi buzikami. Jak sądzisz? Będzie słodko wybrane. Czy naszemu maluchowi będzie do twarzy seledynowy? A niby skąd mam wiedzieć? Czy naszemu maluchowi będzie do twarzy seledynowy? Jak ja naszemu maluchowi jeszcze na oczy nie widziałem! Pierwszy prezent, jaki kupujesz swojemu maluchowi,
To dwie gumowe miniaturki hańby. Maluch, co oczywista, nie pojmuje jeszcze przeznaczenia gumowych zabawek, ale instynktownie ściska aminy handelki w swych niepomlecnych piąsteczkach. A ty był za tym oczach! Połasz swoją wybrankę i trzęs się na to. To takich dwóch dziadków na rynku krakowskim, bo to też fajne. Słuchajcie, no, dziadków. No jeden miał 97, drugi 85, ten starszy już zaczął palić. Nie? No i słuchaj, i ten jeden trzyma się za fajkę, drugi trzyma się za wajchę. I ten od wajchy mówi do tego do fajki: ty słyszałem, że się hajtnąłeś. No. I twoja żona ma 18 lat. No stary, teraz jest jakoś to wygląda, ale co zrobisz za 10, 15 lat? Pogonię staruchę, wie. Brawo, to jest taki, dla mnie jest to przykład amerykańskiego stand-upu. Ręka w kieszeni, zębów, pani miała to dwie ósemki, tak? Ty masz chyba dziewiątki jeszcze też. Po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, ty to robisz tym. Ty musisz, przestań, bo mnie razisz, musisz stać, mówić godzinami, bawić ludzi naprawdę, bo przyjdzie kiedyś czas, że będziesz miał zęby jak ta dynia, ale to... No i co? Podobał się? Tak, no. Amerykański stand-up, Frank Sinatra.